Cześć widzowie! Oto przed wami kolejny film o wszystkich różnicach między książką a ekranizacją szóstej części sagi przygód o Harrym Potterze, czyli oczywiście Księcia Półkrwi. Jak zapewne pamiętacie, poprzedni odcinek zakończyłem w momencie przyjęcia bożonarodzeniowego Usla Korna, na którym Malfoy pokłócił się ze Snape'em w sprawie zleconej mu przez Voldemorta misji pozbycia się Dumbledora, o której jednak jeszcze zarówno jako widzowie jak i czytelnicy nie mieliśmy prawa wiedzieć. Był to bowiem idealnie sam środek książki, więc podejrzewałem, że następny materiał pozwoli już na zamknięcie tej części sagi, i dokładnie tak jest. Wobec czego dzisiaj przeanalizujemy drugą połowę księcia półkrwi, i do końca tej serii zostaną nam już tylko insygnia śmierci. A jako, że doskonale wiecie o co chodzi w tych materiałach, to przypomnę wam jeszcze tylko, że jeśli chcecie zajrzeć za kulisy przygotowywania przeze mnie tej serii, to zachęcam was do obserwowania mnie na Instagramie i już nie przedłużając, zaczynamy. Nie wiem dokładnie w jaki sposób uczniowie w książce wracali na święta do domów, ale jest duża szansa, że wbrew temu, co pokazano w filmie, wcale nie jechali pociągiem, bo z powrotem na pewno wracali już za pomocą sieci Fiu. Jednak nawet jeśli pojechaliby pociągiem, to o ile te wszystkie cyrki z rysowaniem po szybie serca odwalane przez lawender mogłyby się wydarzyć, o tyle, że nada Hermiony wynikająca z tej sytuacji jest już na pewno tylko filmowym wymysłem, ponieważ w książce jasno było napisane, że od imprezy u uslackhorna Harry do samego powrotu z przerwy świątecznej nie miał już okazji jej spotkać. O konsekwencjach płynących ze złamania wieczystej przysięgi Harry i Ron też wobec tego rozmawiali już w norze, a nie w pociągu. I choć podobno faktycznie można było od tego umrzeć, to książkowy Ron wydawał się być co do tego dużo bardziej przekonanym niż w filmie, ponieważ Fred i George w dzieciństwie prawie namówili go do tego, by taką przysięgę złożył. I choć Remus Lupin faktycznie spędzał święta w norze, to wcale nie powiedział, że Snape prawdopodobnie udaje, iż złożył przysięgę, by wyciągnąć z Malfoja co on knuje, a jedynie Ron zasugerował, że pewnie tak powie, jeśli Harry zwierzy mu się ze swoich podejrzeń. W książce również być może właśnie przez to Harry rozmawiał o tym nie z nim, a z panem Wesleyem, a sam Lupin jedynie ich trochę podsłuchiwał. Natomiast książkowa Tongs w ogóle nie pojawiła się na święta w Norze w przeciwieństwie do filmu, a byli tam za to Billy Flair, których z kolei w filmie pominięto. W książce nie było też tej żenującej sceny, w której Ron rozdziela Harego i Ginny karmiących się ciastkami, a sam Harry faktycznie rozmawiał też z Lupinem trochę dłużej, lecz tematem ich dyskusji były wilkołaki oraz domniemanie tożsamości księcia półkrwi. Nie wiem też skąd filmowy Arthur Weasley miał informacje na temat tego, że Draco Malfo interesował się szafką zniknięć, bo choć w książce również badał tę sprawę, to nie dowiedział się zupełnie nic. W ogóle filmowe święta w Norze to jakaś wolna amerykanka scenarzystów, bo w książce nie było ani ataku śmierciożerców, ani dżini sznurującej haremu Buty, ani związku Remusa i Tonks, bo choć Tonks faktycznie podkochiwała się już w Lupinie, to zaczęli oni być ze sobą dopiero po śmierci Dumbledora. A skoro nie było ataku śmierciożerców, to jak możecie się domyślać również i Nora nie została przez nich zniszczona. A ja w takim razie chciałbym się dowiedzieć dlaczego skoro w filmie było inaczej, to nie dość, że w następnej części stała ona już sobie znowu w najlepsze, to właśnie tam zdecydowano się przenieść Harego na wakacje, skoro Nora już raz okazała się być słabo zabezpieczonym miejscem. W książce z kolei święta w Norze przebiegły jak najbardziej spokojnie wraz z prezentami, obiadem bożonarodzeniowym i świąteczną zabawą. No, może prawie spokojnie, wyłączając wizytę Scrimżura, który próbował namówić Harego na robienie dobrego pr ministerstwu w zamian za bliższe poznanie go z szefem biura Auroru w gałajnym robarcem. Harry po powrocie do szkoły nie rozmawiał więc także z Hermioną o ataku na Norę, a mówił jej o wieczystej przysiędze Snape'a, gdyż, tak jak już wam mówiłem, nie miał czasu porozmawiać z nią o tym wcześniej. Z kolei lavender Brown nie wręczyła Ronowi obciachowego naszyjnika po jego powrocie do Hogwartu, jak miało to miejsce w filmie, a przysłała mu go jako prezent jeszcze w trakcie jego pobytu w domu. W książce, zanim Dumbledore zaczął pokazywać haremu kolejne zebrane przez niego wspomnienia, ten zwierzył mu się jeszcze ze swoich podejrzeń wobec Snape'a, co nie miało miejsca w filmie. Poza tym, oprócz zmanipulowanego wspomnienia rozmowy Slackhorna z młodym Riddlem, Dumbledore pokazał mu jeszcze wspomnienie Morfina Gaunta z czasów, w których Voldemort poszukiwał swoich przodków. I choć książkowy Slackhorn również majstrował przy swoim wspomnieniu, to w przeciwieństwie do filmu dało się w nim usłyszeć, że Riddle pytał go o Horcruxy. Zanim jednak Harry podjął pierwszą próbę zdobycia prawdziwego wspomnienia Slakhorna, żadna Alice nie szukała na lekcji Szczurzego Ogona, jak miało to miejsce w filmie, a uczniowie po prostu przyswajali sobie wiedzę na temat antidotów oraz trzeciego prawa Golpalota. Książkowy Harry zapytał też Slakhorna bezpośrednio o Horcruxy, a nie o jakiś rodzaj czarnej magii, ale w zasadzie to nie wie jaki, choć przeczytał o nim w bibliotece. Wiecie co, no ja nie wiem czy twórcy filmowi nie czytają tych swoich scenariuszy, ale przecież to brzmi po prostu idiotycznie. Warto też wiedzieć, że na tym etapie historii w książce odbywały się lekcje teleportacji z instruktorem z ministerstwa Wilkit Wycrossem, które z filmu całkowicie wycięto. Natomiast Ron, jedząc czekoladowe kociołki nasączone eliksirem miłosnym od Romildy Wayne, wcale nie przebywał w pokoju sam, lecz wraz z Harrym, który ponadto zorientował się, że Ron zjadł jego czekoladki dopiero po tym, gdy ten powiedział mu, że zakochał się w Romildzie, a nie jakiś czas wcześniej jak miało to miejsce w filmie. Obrażony na bagatelizowanie swoich domniemanych uczuć ron, w przeciwieństwie do filmu nie rzucił też Harego pudełkiem, tylko uderzył go z pięści, a ten z kolei nie pozostał mu dłużny, tylko powiesił go w powietrzu za pomocą zaklęcia lewi korpus. Z kolei książkowy Ron, w przeciwieństwie do filmowego, w gabinecie Slakhorna nie zachowywał się jak świr przytulając się do profesora, bo przypominam, że zażył eliksir miłosny, a nie eliksir szaleństwa, i nawet pomimo swojego miłosnego amoku, raczej był w stanie odróżnić prawie stuletniego starca od nastoletniej dziewczyny. I w ogóle to w książce ta sytuacja miała miejsce kilka tygodni po pierwszej rozmowie Harego ze Slackhornem o horcruxach, a w filmie twierdzi on, że było to tego samego dnia. Po wyleczeniu Rona, Slakorn proponując mu lampkę miodu pitnego na wzmocnienie organizmu, nie twierdził też, że był on przygotowany na jakąś tam inną okazję, ale powiedział jasno, że chciał dać go Dumbledore'owi na Boże Narodzenie. Z kolei, w trakcie pobytu Rona w szpitalu, w książce nie było przy nim ani nauczycieli ani lawender, za to oprócz Harego, Hermiony i Ginny byli tam jeszcze Fred i George, którzy czekali na niego tego dnia w Hogsmeade, chcąc sprawić mu urodzinową niespodziankę. Natomiast później do skrzydła szpitalnego przybył jeszcze Hagrid oraz państwo Weasley i w przeciwieństwie do filmu Hermiona ostatecznie nie została przy łóżku Rona sama, bo wraz z Harrym i Hagridem wyszli oni ze szpitala, pozostawiając Rona z jego rodziną. Wbrew temu co pokazano w filmie, śledzony przez Harego Malfoy wcale nie doprowadził go do pokoju życzeń. Harry widział go jednak natomiast na chwilę przed swoim meczem z Puchonami i chciał go śledzić, ale nie mógł tego zrobić, bo był przecież kapitanem drużyny. Zaś o tym, że Malfoy chadza do pokoju życzeń, Harry dowiedział się nieco później od Zgretka, którego wraz ze stworkiem poprosił o baczne obserwowanie go. Sam Malfoy w książce nie przenosił też między szafkami żadnego ptaka, a Ron wcale nie zerwał z lawender tego dnia, w którym trafił do szpitala, jak zdawał się sugerować film, a jeszcze nawet po swoim wyjściu chwilę z nią był, choć ich związek zaczął się już wtedy mocno sypać. W filmie brakuje też dosyć ważnej lekcji Harego z Dumbledorem, na której ten pokazał mu wspomnienie bójtki, czyli skrzata domowego Chefsieby Smith, od której młody Riddle skradł medalion i czarkę, oraz swoje własne, w którym Voldemort próbował zdobyć posadę nauczyciela obrony przed czarną magią w Hogwarcie. W przeciwieństwie do filmu, Harry dostrzegł zaklęcie sektum Sempra zapisane w podręczniku, wertując tę książkę w pokoju wspólnym gryfonów, a nie w wielkiej sali. Z kolei jego atak na Malfoya, wykonany z użyciem tego zaklęcia, nastąpił dużo później niż miało to miejsce w filmie. I choć Harry mniej więcej w tym czasie faktycznie rozmawiał z Katie Bell po jej powrocie, to również odbyło się to w pokoju wspólnym Gryfonów, a nie w wielkiej sali. Dlatego wcale nie zobaczył wtedy Malfoja i tak z bomby postanowił go śledzić, a zrobił to dlatego, iż zauważył go na mapie Hunsfotu w toalecie w towarzystwie jęczącej Marty, którą również postanowiono wyciąć z tego filmu, a której Malfoy co ciekawe zwierzał się ze swoich problemów. Z kolei po walce w książce nie zostało powiedziane, jakim zaklęciem Snape leczył rany Malfoja zadane mu przez Harego sektum Semprą i wcale nie pozwolił on też Haremu tak po prostu sobie odejść, a za pomocą Legilimencji próbował sprawdzić, skąd znał on to zaklęcie. W przeciwieństwie do filmu, Harry sam ukrył swój podręcznik i nie potrzebował do tego Ginny, wobec czego ta w tamtym momencie jeszcze go nie pocałowała, a stało się to dopiero po wygranym przez Gryfonów meczu z Krukonami. Poza tym Harry wcale nie chciał ukryć tej książki tak by nigdy już jej nie znaleźć, ale tak by na wszelki wypadek wiedzieć gdzie ona jest. To również nie Harry wpadł na pomysł, żeby wyciągnąć wspomnienie od Slakhorna za pomocą eliksiru szczęścia, ale zrobił to Ron, a Harry nie wydoił też całego eliksiru na raz, tak jak w filmie, a trochę zostawił sobie na potem, co przydało się w momencie, w którym Hogwart zaatakowali śmierciożercy. W ogóle w filmie Harry pod wpływem eliksiru tak dziwnie, randomowo wpadł nagle na pomysł pójścia w odwiedziny do Hagrida, co nie miało większego sensu, podczas gdy w książce jest to jak najbardziej uzasadnione, ponieważ Hagrid zaprosił go na pogrzeb paragoga. Slackhorn wcale nie zakradał się do cieplarni jak jakiś złodziej, a normalnie pozyskiwał jakieś rośliny od profesor Sprout. Z kolei Harry natknął się na niego po drodze, znajdując się pod peleryną niewidką, a nie idąc sobie tak po prostu korytarzem. I nie mówił też profesorowi, że idzie złożyć Hagridowi przyjacielską wizytę, na co ten zaczął mu towarzyszyć z niewiadomego powodu, tylko otwarcie powiedział mu o pogrzebie Aragoga i to właśnie dlatego Slughorn się tam udał, chcąc zdobyć jego jad o wartości 100 galeonów za pół litra. Książkowy Slackhorn nie poprosił też Hagrida o zgodę na spuszczenie tego jadu, a udawał, że bada ciało Aragoga, by pozyskać go w tajemnicy. Natomiast Ampułek wcale nie nosił przy sobie w każdym momencie jak mówił w filmie, a udał się po nie nieco wcześniej do zamku. Z kolei wyciągając od Slackhorna prawdziwe wspomnienie, Harry wcale nie rozmawiał z nim o jakiejś rybce, którą ten podobno dostał od jego matki, a po prostu profesor tak się schlał, że po smutnej pieśni o śmierci młodego czarodzieja Odona zaczął ją wspominać. A Harry mocno go w tym temacie cisnął, by wywołać w nim poczucie winy. We wspomnieniu Slackhorna książkowy Riddle w przeciwieństwie do filmowego nie domyślił się, że aby rozszczepić duszę trzeba dopuścić się morderstwa, a powiedział mu o tym sam profesor. Z kolei pierścień Marvolo Gaunta wcale nie zaczął świrować, gdy Harry go dotknął, a Dumbledore nie mówił o tym, że czarna magia zostawia ślad, tylko nawiązał do wspomnień związanych z artefaktami po założyciela Hogwartu, sugerując, że to właśnie one będą kolejnymi Horcruxami. I w przeciwieństwie do filmu to tak naprawdę nie Dumbledore chciał udać się z Harrym do jaskini, tylko Harry go o to poprosił, a Dumbledore się zgodził. To również nie Harry posłuchał kłótnie Dumbledora ze Snape'em, a zrobił to Hagrid, który później opowiedział o tym po prostu Haremu i Hermionie. W książce zanim Harry wyruszył z Dumbledorem na poszukiwanie Horcruxa odbyło się jeszcze śledztwo Hermiony w sprawie księcia Półkrwi, w trakcie którego wystalkowała ona Aileen Prince oraz spotkanie Harego Strelowny, która natknęła się na Malfoya w pokoju życzeń, chcąc schować tam swoje butelki po alkoholu i która opowiedziała ponadto Haremu, że jej rozmowę z Dumbledorem wiele lat temu przerwał podsłuchujący pod drzwiami Severus Snape. Harry i Dumbledore nie wyruszyli też do jaskini zwierzę astronomicznej, a z dziedzińca przed szkołą, teleportując się w ogóle dopiero z Hogsmeade. Poza tym w przeciwieństwie do filmu, Harry był wtedy pod peleryną niewidką, tak żeby wydawało się, że Dumbledore opuszcza szkołę w pojedynkę. Harry i Dumbledore wcale nie wylądowali też na jakiejś opuszczonej skale na środku morza, tylko normalnie niedaleko jaskini, a Dumbledore nie musiał puszczać przez nią kuli Lumos, bo na końcu jeziora sama z siebie połyskiwała zielonkawa poświata, która wskazywała umiejscowienie Horcruxa. Z kolei łańcuch, za pomocą którego Dumbledore wyciągnął łódkę, sam magicznie prześlizgiwał się między jego palcami i nie musiał on prosić Harego, by ten wyciągał ją ręcznie jak robotnik kablociągu. I choć na samej wyspie Dumbledore faktycznie musiał wypić eliksir rozpaczy, to pił go ze specjalnego pucharu, a nie tej jakiejś dziwnej muszli. Harry nie musiał też wlewać mu go do gardła prawie od razu, a dopiero pod sam koniec, a z kolei po wszystkim wodę za pomocą i próbował wyczarować właśnie w tym pucharze, a nie w miejsce. W książce Inferiusom nawet na moment nie udało się też wciągnąć Harego pod wodę, tak jak w filmie, choć faktycznie były już tego bardzo blisko. No i w książce to Dumbledore, a nie Harry zabrał fałszywego Horcruxa, a Harry znalazł go potem po prostu przy jego ciele. Harry i Dumbledore w przeciwieństwie do filmu nie tylko wyruszyli z Hogsmeade, ale również i wrócili do tej wioski, bo z powodu słabej kondycji fizycznej Dumbledora to Harry ich tam przeteleportował, a z oczywistych względów nie mógł się teleportować na teren Hogwartu. Z kolei mroczny znak nad szkołą pojawił się jeszcze zanim do niej przybyli za sprawą śmierciożercy o nazwisku Gibbon, a nie został wyczarowany przez Bellatrix już po śmierci Dumbledora jak miało to miejsce w filmie. Malfoy rozbroił też Dumbledora zaklęciem Expelliarmus od razu, gdy tylko natknął się na niego na wieży, a nie po długiej gadce, jak miało to miejsce w filmie. A Dumbledore zamroził Harego, by ten leżąc pod peleryną niewidką pozostał niewidoczny i to dlatego nie zdążył zablokować czaru Malfoya, bo w filmie wyglądało to tak, jakby Malfoy był w stanie pokonać w pojedynku Dumbledora, co jak wiemy jest wierutną bzdurą. Dodatkowo jako, że Harry leżał unieruchomiony pod peleryną, Snape wchodząc na wieżę wcale nie wiedział, iż znajduje się on w pobliżu. I nie wiem też czy wśród śmierciożerców na wieży była Bellatrix, bo nie została wymieniona z imienia, ale na pewno z filmowych postaci faktycznie był tam Fenrir Greyback i rodzeństwo Karołów. No i przede wszystkim w sytuacji śmierci Dumbledora, awada Kedavra za pomocą której Snape pozbawił go życia była klasycznie zielona, a nie tak jak w filmie w kolorze niebieskim, więc możecie przestać zadawać mi już to pytanie w komentarzach. Choć w zamian za to jakiś inny komentarz oczywiście możecie po sobie zostawić. Po samym zabójstwie Dumbledora przez Snape'a w zamku wcale nie było też tak pusto jak w filmie, bo walczyli w nim śmierciożercy z uczniami, nauczycielami i członkami zakonu. Sam Harry musiał chociażby stoczyć pojedynek z Greybackiem i Amykusem Karołem, podczas gdy w filmie po prostu sobie biegł. To również nie Bellatrix, a jakiś niezidentyfikowany śmierciożerca podpalił chatkę Hagrida i wcale nie zrobił tego też bez powodu jak w filmie, a dlatego że Hagrid wyszedł z niej, próbując powstrzymać ich przed ucieczką. W książce zresztą w ogóle nie ma mowy o Bellatrix, dlatego wątpliwe jest, czy w ogóle ona tam była, a już na pewno nie bałaganiła tak jak w filmie, niszcząc całą wielką salę, czy właśnie podpalając chatkę Hagrida. Z kolei Snape wcale nie odszedł sobie tak po prostu w stronę zakazanego lasu, zostawiając Harego, tylko został przepędzony przez Hardodzioba. W książce nie było też tej sceny, w której wszyscy wznieśli różki do góry nad martwym ciałem Dumbledora, ale to akurat dobra zmiana, bo scena ta jest naprawdę niesamowicie wzruszająca. Niemniej choć faktycznie na miejscu zbrodni byli już w tamtym momencie różni uczniowie, to na pewno nie było tam Rona, Hermiony i Neville'a, jak miało to miejsce w filmie, bo ci przebywali w skrzydle szpitalnym, do którego potem Harry udał się wraz z Jeannie i dopiero tam powiadomił ich o śmierci dyrektora. Sam Harry z kolei wcale nie wbił później tak z bomby do gabinetu Dumbledora, choć może powinienem już powiedzieć gabinetu McGonagall, jako że po jego śmierci to ona przejęła jego obowiązki, a to właśnie Minerva zaprosiła go do niego na rozmowę. W przeciwieństwie do filmu nie sadziła ona jednak do niego jakichś frazesów, tylko chciała dowiedzieć się, co robił z Dumbledorem tego wieczoru, choć niestety nie mógł jej tego zdradzić. Ponadto, również inaczej niż w filmie, Harry pokazał fałszywy medalion i list od R.A.B. tylko Ronowi, a nie Ronowi i Hermionie, i nie zrobił tego na jednej z wież, tylko w dormitorium. No i na sam koniec w książce był jeszcze pogrzeb Dumbledora, którego nie było w filmie oraz rozmowa Harry'ego z Ginny, w której zerwali oni ze sobą, choć jak się potem okaże, oczywiście tylko na pewien czas. No i tym samym dotarliśmy do ostatniej strony Księcia Półkrwi. Do końca serii pozostały więc już tylko insygnia śmierci, które postaram się wam przedstawić już niedługo. Wpadajcie na moje sociale, a przede wszystkim na Instagram, na którym będę Was informował o kolejnych materiałach, dzięki czemu na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!